Krzychu, jesteśmy po pierwszym spotkaniu z naszymi fanami. Fajnie, nawet nie spodziewałem się, że ludzie przyjadą tyle kilkaset kilometrów. Kurde, 300 kilometrów, jeden, ten drugi przyjechał, ten młody chłopak przyjechał. Tak, 250. 250, żeby się z nami zobaczyć. To bardzo fajne. Niesamowite, nie? To mi się bardzo podoba. Wiesz co, wczoraj Martin mnie się pyta, a pójdę ci, włożę ci to w media, zrobimy, przyjdzie jakoś telewizja, pogadać. Ja powiedziałem, ja nic takiego nie chcę. To nie chodzi mi o media, nie chodzi mi o nic takiego. Mi tylko chodzi o to, żeby być prawdziwym i spotkać się z ludźmi, którzy naprawdę chcą z nami pogadać i spotkać się z nas. I żeśmy to osiągnęli. To było wspaniałe. Przyszło chłopaku, rodzina przyszła. Bardzo się cieszę z tego. To było bardzo ważne. Przyszedł facet z dziewczyną i z córką, nie? Też pogadać. Super. Fajnie wyszło. Szczerze mówiąc, jestem zaskoczony, bo nie spodziewałem się, że w ogóle przyjadą ludzie. No to jest, wiesz, wakacje, ja taki też, czas, mówię dzisiaj, taki, ale tu nagle, wiesz, ktoś mówi 300 km przyjechałem, żeby się z wami zobaczyć. Jeździliśmy sobie po 3-4 godzinki, 3 godzinki, teraz zrobimy podcast. Było świetnie, bardzo cieszę. No jak gada pogoda też. Tak, pięknie jest. Man, takie emocje piękne były i wiesz co, mi się najbardziej podobało? Kibice, man. Te kibice, które śpiewają piosenki Widziałeś, jak rozwinęli? Widziałem to w kornerze, właśnie tak siedziałem, że widziałem super, wszystko, to było fajnie, tam za mną było to, wszyscy osiągnęli sobie bluzkę. Było duszno. Wyglądało tak samo jak ja, łysi. Ale super doping zrobili, atmosferę niesamowitą. Mówiłem ci, mówiłem naszym kibicom tutaj, że jakby Pudzianowski się spotkał z Sarara i by sobie zrobili takie szkolenia po Polsce, co to jest wierzyć w siebie, co to jest w sercu mieć, że naprawdę charakter tego serca, co Sarara pokazał, to ten świat, naród nasz był całkowicie inny. Coś niesamowitego, co zrobił Tomek. Oh, man. Ale wiesz, co najbardziej mi się podoba? On powiedział na wywiadzie, bo wszyscy mówią, Tomek, niesamowitą walkę zrobiłeś, wspaniale, super w ogóle, a on mówi, nie super, ja przegrałem. To jest facet naprawdę, wiesz, to jest old school, tak typowy. Całkowicie taki inna mentalność. Wszyscy mówią, wspaniale walczyłeś, to jest niesamowite, a on mówi, nie, ja przegrałem. To jest różnica pomiędzy a klasą, gdzie nie dają ci puchary za ostatnie miejsce, a ludzie, którzy dostają puchary za ostatnie miejsce. Niesamowite. Tego nie rozumiesz. Byłem pełen podziwu bo dzisiaj rano przy kawie, wiesz, obejrzałem wywiad z nim właśnie. Tak naprawdę zdążyłem tylko minąć się z nim już po gali, jak wracał z medicalu, postrzywany. I właściwie uścisnąłem mu rękę i nie wiedziałem, co mam mu powiedzieć. Wiesz, po prostu nie mogłeś. Uścisnąłem rękę i powiedziałem, stary. Było coś niesamowitego, nie? Bo tam naprawdę ta ilość serca i charakteru, którą on włożył w tą walkę i sam Rzosek, który wyrażał się z takim szacunkiem o tym, ile Tomek włożył w to zdrowia, to naprawdę to była walka, która była godna main eventu. Szczerze, nie spodziewałem się, że to będzie taka emocjonująca, długa walka. Zrobili coś niesamowitego. To naprawdę była świetna walka i piękna oprawa i tak naprawdę wymarzony event. Nie? Dla mnie tylko jedno słowo, szacunek. To, co oni pokazali, to mówię ci, od pierwszej walki do ostatniej walki była wspaniała. Giełda była piękna, gala była wspaniała, a kibice byli świetni, zawodnicy też, nokauty były. Było wszystko, nie? Wszystko, co mógł chcieć w tym, na gali było wszystko. Masz rekord, nokaut 5 sekund. To było, szybko. Nawet nie się zaczęli gadać nagle, co się dzieje, leży chłopak na tego, no. Ja w ogóle myślałem, to dopiero ty mi powiedziałeś, bo ja myślałem, że tam było tak, że po tym przechwyceniu nogi to uderzenie go nie znokautowało, tylko uderzył głową o matę i został dobity, ale ty powiedziałeś, że z bliska to potem patrzyłeś, że jednak ten cios wszedł, tak? Proszę, od razu go nokautował ten cios, nawet głową nie uderzył o ring, tylko ten cios go znokautował całkowicie, szybko stał. Pierwsza akcja, nie? Skoczył tak z kolankiem prawie, można powiedzieć. Tamten go złapał za nogę i overhand włożył ten sierpowy. Mhm. A jak pierwsze walki na karcie? Bo tego zupełnie nawet nie. Bardzo dobrze. Pierwsza walka była pomiędzy McNally i Temnyło i to wspaniale. Akcje były świetne. Technicznie, tak? Techniczny był, a submission był, knockout były. Chłopacy się leją, to jest fajne. Centrum Warszawy. Yeah. Mamy MMA, kochani. Mamy, yeah. Oh shit, dostał dupę. Czwarty. O, patrz. Już idzie. I poleciał w patyki, co? Ale mamy materiał. Mamy MMA, dobrze jest. Ale to jest fajne.
Witam w Warszawie, Krzysiu. Widzisz, co wódka robi ludzi? Ciekawe to jest. Takie emocje. No nic, ale wracając do podcastu. Interesujące. Ta pierwsza walka. Ja, no, bardzo mi się podobała. To, jak byłem, 22 lata, 27 lat. A poziom... Man, powiem jedną rzecz. Ten sport, ten poziom, co teraz wchodzi, to jest piękne, bo ci chłopacy, ci dziewczyny, co mają teraz szansę, że uczą się od takiego młodego roku, naprawdę pokazują rzeczy, które ja, na przykład ja mam 25 lat, dopiero uczyłem się prawy prosty, jak się kręce wkładają z powrotem, nie chciałem ręce, żeby zniżyły się to wszystko, a ci chłopacy, ci dziewczyny, ręce tutaj, ruszają się w tym wszystkim, coś pięknego pokazują, man, i to takie przyjemności mi to daje ten sport pokazywać. Na przykład byłem w Abu Dhabi, nie? W czwartek w Abu Dhabi. A właśnie, bo widziałem zdjęcia, byłeś na tym. Ale co to w ogóle było? Bo tam były trzy klatki, IMMF, ale co IMMF, to były? To były amatorskie mistrzostwa. Świata? Świata. Yeah. A, to myślałem, że będą państwa później. Pomiędzy państwa, Polska reprezentowała. To ja coś pokręciłem, wydawało mi się, że będzie później, wiesz? Tego, no, pięć klatek było od 6 lat chyba do 18 walczyli tam. Wow. A, juniorów. Juniorów. Bo jako zimą będą seniorzy, nie? Juniorów. To jest, o, i jak juniorów. To wyszło? Man, piękne, to było niemożliwe, że widzę. Dobre były takie, że na przykład ci, co mają poniżej 16 lat, nie mogą po twarzy dostawać. Aha. To było takie ograniczony kontakt. Pancreation było, można powiedzieć, że do ciała mogłem po nogach, to wszystko. Ale poziom, że te jiu-jitsu, te zapasy, że jak wierzysz w siebie, że możesz to zrobić, masz 6 lat i idziesz tam z klatą wysoką, podnosisz, jesteś, nie wiesz, mężczyzną i masz dopiero 6 lat. I to jest dla mnie piękne, że się uczysz tego szacunku, bo po każdej tym, no, rozmawiasz z tym. Pomyśl, na jakim oni będą poziomie, jak będą mieli 20 lat. No to właśnie o to chodzi, że to jest coś pięknego. To nawet nie chodzi, że będą walczyć później, że jakim człowiekiem będą. A, no te wszystkie wartości dodane. To jest nam ważne. To jak ten sport ich ukształtuje w tak młodym wieku. To jest tak bardzo potrzebne, że czuję się... O, patrz, tu się teraz gonią w tą... O, dajemy kamerę? Patrz. Ale mamy MMA, co? Ciekawe. Kurde, mole, to jest interesujące. Ale emocje. Yeah. Ciekawe. Trash talk. Powinniśmy tu zrobić podcast i więcej. Mamy, bo mamy trash talk, tak? Trash talk, na pewno, A, bo to wychowawcza rozmowa. Ktoś się źle zachował. Dobrze. Nauczyciel przyszedł do niego, tak jak jesteś studentem, tak. Musisz przeprosić tą panią tam? Musisz przeprosić tą panią tam, Super, fajnie. Widzisz, każdy się uczy, na każdym jednak, poziomie. Jednak w Warszawie są jeszcze jakieś zasady. Musimy zrobić te podkreślenie dużej więcej. No dobra, czyli co? Czyli fajnie wyszło? Dużo było młodzieży startującej? Bardzo dużo. Mówię ci, że tam chyba mieli tam chyba 700 osób, czy 650 osób było. Nie było elegancko. Jesteście w ogóle? Nie ma. Mamy to. Alright, elegancko. Teraz mamy ważenie. Temu trash talk, teraz mamy ważenie. No i się, żeśmy wybrali dobry czas. To mówię ci, bo dając taki uśmiech na twarzy, że to jest wspaniale. A myślę, że przez ciebie teraz nie podejdą. Chciałem się nauczyć. Ela. No dobrze. To jest pani Ela. To pani, pani Elu? Nie palimy, przepraszam. Nie, spokojnie, nie palimy. Słuchaj. To jest wspaniałe, naprawdę. Pięknie. Zaraz będziemy jeszcze materiał techniczny do domu. Dużo widziałeś takich ludzi wczoraj na gali? Czy było? Wiesz co? Miałeś duże problemy? Akurat w takiej sukience to nie. Takie sukience nie? W innej sukience. Okej. Słuchaj, to co, pięć klatek? Pięć klatek, chłopaki, mówię ci, bo są dwie minuty rundy, trzy rundy po dwie minuty. I normalnie byłem tam półtorej godziny i co siedem, sześć, siedem minut. To była gościa, która w Londynie zajmuje się. I mówię, non-stop, mówię ci, że było 500, 700 fighterów. Nie podważyłem, bo jeszcze raz tak zrobisz, to ci szczękę przestawię. Dobrze. Ty śmieszny kanalik, rozumiesz? Czy masz świra, to by było Ale będzie trzeba wypikać? Drinka teraz byś zrobił. Kochani, mam taką prośbę. Bardzo przepraszam. Nakręcamy tutaj materiał wideo. Możecie. Wszystkiego dobrego. Dziękujemy bardzo. Wspaniale. Super. No dobrze. Wracając do zawodu. Wracając do zawodu, słuchaj. Pięć klatek? Pięć klatek. To jeden dzień? No, cały tydzień. Dobra,
Cały tydzień? Cały tydzień. Wow. Ja codziennie nowa klasa od 6 lat, później idą młodsi. To na tej nowej hali, tak? Tam na, było na Abu Dhabi, BJJ Federacji hali. Okej. Okay. A, to była, wiem. Tak, tak. A to się kiedyś nazywało, inaczej. Ja tam byłem inaczej, ja tam też byłem kiedyś tego, no. Było bardzo fajnie. Bardzo pięknie zrobiłem, poziom był elegancki, państwo było wszędzie. Czyli tam sporo pieniędzy Abu Dhabi włożyło, nie? O, na pewno. Musiało być to. Poznałem dużo ludzi, poznałem tych wszystkich, co produkują to wszystko, a prowadzą to wszystko. Bardzo mi się podobało, jak oni to wszystko zrobili. Widzisz, mamy dyrektora też. Producenta. Producenta, że od kamery. Reżysera. Reżysera. Ale to jest fucking świetne. Myśmy zdecydowali się zrobić to w dobrym czasie. No, taki. A jak, nieprzewidywane emocje, mój drogi. Nie. Ciekawe to. Ja naprawdę mi się podoba to, że wiesz, to mi brakowało, jak byłem młody. Nie miałem szansy na przykład powoli załatwić swoje kariery, zbudować. Nie, byłem, powiedzieli mi, że miał dwie walki amatorskie, turniej było, nagle to był profesjonalny. I nagle musiałem zacząć walczyć profesjonalnie. Tak się moja kariera zaczęła. No to... I tak naprawdę zdobywałeś to doświadczenie już w walce zawodowej. Ja całkowicie. I to mi się bardzo podoba, że teraz dziewczyny, chłopacy mają szansę naprawdę zbudować swoje kariery powolutku. Nie muszą szarpać się, od razu idziemy w profesjonalne, że to wszystko muszą mieć zrobione na mózg, zrobić x-ray na mózg, to wszystko badania, muszą mieć, badania, wszystkie muszą mieć zrobione. To mi się bardzo podoba i to jest bardzo ważne. To dla mnie to jest naprawdę poziom, który był potrzebny w moich latach. Nie miałem tego, ale bardzo się cieszę, że teraz jest takie coś. Poza tym też to doświadczenie można budować również bezpiecznie, nie? Twój syn to robi przecież, nie? Tak. I to Martin to wszystko zaczął tutaj w Polsce, ten IMMF. Jakby IMMF zaczął się w Polsce, bo jakby wcześniej te amatorskie gale się oczywiście odbywały, bo to nie jest tak, że IMMF był pierwszy, ale faktycznie jeśli chodzi o poziom bezpieczeństwa, profesjonalizmu, to tutaj na rynku chyba europejskim IMMF jest bezkonkurencyjny, nawet na światowym. Poza tym wydaje mi się, że teraz, kiedy jest podpisana ta umowa z agencją antydopingową, te szanse może na to wiem, że ty mówisz, że to raczej się nie uda, żeby MMA był na olimpiadzie, ale kto wie, może. Z tymi osobami, co ja widziałem się wczoraj, no to dużo mówili o tym, że jest szansa, to jest następna szansa, bo teraz zrobili to z tym antidoping, załatwili kontrakt, to wszystko. To jest pierwszy punkt, który musieli to załatwić, to jest załatwione i teraz mają dużo lepszą szansę, że mogą reprezentować MMA przed olimpiadą, nie? Że jako dyscyplinę pokazową. Pokazową. Nie? Los Angeles, prawda? Los Angeles, takiego, że jest szansa. Zobaczymy, czy to będzie, czy to nie. Będzie ciekawe. I jak to się stanie, to hurra dla MMA i dla każdego się naszego... uda, to tak. To wszystko, co było. A widziałeś dzisiaj rano walki z UFC? Ja widziałem, man. Co ty powiesz o tym Edwardsie? Nie? Nawet ja tylko myślałem, że już będzie koniec, że on nie będzie miał czasu na to zrobienie, że... Ja nie mówię o Edwardsie, o tym nokaucie z Usmanem. Że tam czasu nie starczy. Myślałem, że Usman to wygrał bez problemu. W ten sens. Pierwszy rundę przegrał, ale drugą, trzecią, czwartą, piątą wygrywał do końca. Myślałem, że już Edwards będzie już zwolniał troszeczkę, że już był zmęczony troszeczkę więcej. Usman to robił to, co on zawsze robi, że kładzie cię na ziemi i kontroluje cię elegancko i grany pan bardzo dobrze trafiał, ale... tą ręka zeszła troszeczkę w dół. Ale przeczytał go, co? Fantastycznie. Rzucił ten, to był lewy? Zwód, tak. Lewy później, zwód i prawy high kick. Pięknie i tak wyszło i wspaniale. Gratulacje do nowego czempiona. I bardzo ciekawy jestem, jak Usman z tego wszystkiego wróci, bo on ma bardzo rozwalane kolana. Wiem o tym dobrze, że on ma bardzo rozwalane kolana. Tak, nie wiedziałem. Że bardzo... Dużo ma problemy z kolanami. Jestem ciekawy, że jeszcze zapasy zrobiły swoje. Tak? Że przez to już nie będzie taki sam, jak był. I będzie ciekawy, jak on z tego wszystkiego wróci. Zobaczymy. I teraz jego brat jest teraz w UFC, widziałeś? Tak. Dostał się na tym Dana White Contender. I wygrał. Było to tough. Tough. Masz rację, to nie był contender, to był tough. Będzie ciekawe, jak to wszystko. Okej. Powiedz mi, jak oceniasz powrót Rockholda? Nie wiem, dlaczego on wrócił. On nie powinien wrócić. Wiesz, ja w ogóle miałem takie wrażenie, że jak oglądałem ten Embedded,
to z tego tygodnia, że gdzieś on emocjonalnie, że tam coś się dzieje z nim, nie? Że on jakieś musiał mieć poważne... Nie, jest... Jego znałem raz, bo znam raz z nim, żebym robił wyjazd poza kraj i żeśmy zrobili takie camp w South Korea, żeśmy razem byli na niecały tydzień. O. To żeśmy próbowali się, dobry facet, bardzo dobrze w głowie, mądry. Inteligentny zawodnik, bardzo inteligentny, nie? Bardzo dba o swoje ciało, wszystko zna, bardzo zna o... Świadomy jest, jak działa ciuwa, jak jedzenie wchodzi, to wszystko. Ale mi się wydaje, że już ten był nakotowany tyle razy i tak jakby o moc, że to musi zrobić, zamiast chcieć to zrobić, rozumiesz? Okay. I to nie wiem, czy to są pieniądze, czy to że coś tam co jest go zmusiło w głowie, do tego. Czy to zmusiło, ale okay. Jak jesteś w takim stanie, że tyle kontuzji masz tego wszystkiego i musisz wrócić po dwóch latach, nie potrzeba, nie wiem. Dalej nie rozumiem, dlaczego tych chłopaków wracają cały czas do tego sportu, jak mają po tylu latach już. Rozmawialiśmy o tym, jak często jest problem, żeby odejść, żeby umieć odejść. Nie? A widziałeś walkę Marcina Tymury? Nie, widziałem. Bardzo ładnie. Przegrał pierwszą rundę. Ale dwie potem odbyło. Ale ja bardzo ładnie w stójce stał, już zaczął się różnie całkowicie inaczej. Trochę to było tak, jakby był chłopakowi, wiesz, chłopak 16-0, tak? Ja, 16-0. Postawiony do tu weteran, żeby sobie tego przeszedł, a tutaj Marcin pięknie pokazał zęby. Bardzo ładnie był przygotowany do walki. Jego kardio miał wspaniałe. Tak. A czy wiesz, co mi się w ogóle wydaje, że ten etap jego powrotu, właśnie od momentu, jak zaczął współpracować z trenerem Kościelskim, to naprawdę jest, to jest strzał w dziesiątkę i to przynosi naprawdę rewelacyjne efekty. Nie. Czasami że tak jest. Czasami znajdziesz swojego trenera troszeczkę później. Na końcu może kariery. Tak. I coś ci zrobi rewalidację, że ci wrócisz do życia, odbijesz się całkowicie jako nowy. Musi być odpowiedni czas, odpowiednia osoba tak jest, i to razem może tak zbudować jest, tak sukces. Jest. I właśnie o to chodzi. Zawsze mówimy o tym, że ten sport jest jedyny. Że jesteś tylko ty w tym oktygonie czy w cage, tak, nie? Tak. Ale to naprawdę cała grupa. Ta pracuje grupa na pracuje na tym. Każdy twój trener, każdy twój suma doświadczeń, partner treningowy, to jest największe, najważniejsze rzeczy, które wiesz, to jest potrzebne. Też trzeba powiedzieć, że jeśli chodzi o wagę ciężką, no to Ankos w tej chwili naprawdę poznański, to jest tam turbo ekipa przyjeżdża i tam to o czym rozmawiamy, że na pewnym etapie trener oczywiście bezwzględnie, to nie podlega dyskusji, jest istotny, jest ważny, ale przychodzi taki moment, że jak jesteś na bardzo wysokim poziomie, to najważniejsze jest też to, żebyś miał z kim pracować, tak jest, żebyś miał team dobry, ważne, ludzi, którzy cię dociążą, którzy codziennie w tej pracy będą operować. Dla mnie to zawsze chodziło, że nigdy nie mieliśmy, bo sami mieliśmy head coacha, nie? Ale zawsze był, na przykład jakbym był z Dan Hendersonem, to Dan Henderson prowadził trening. Nie mieliśmy jakiegoś innego trenera, który prowadził tą całą ekipę, tylko Dan Henderson jest, Dan Henderson uczy nas, nie? A jak Dan Henderson nie było, no to następny wchodzi, który jest drodze. A Dan, powiedz mi, bo często zawodnicy, nieczęsto zawodnicy stają się dobrymi trenami. Henderson miał taki dryg do trenerki? Miał do trenerki swoich rzeczy. Okay. Uczył cię, co on znał. Swoje rzeczy. Ja, to, co u niego działało. To nie znaczy, że było dla mnie to było wszystko efektywne, bo że nie jestem w zapasach, nie urodziłem się jako zapasem, jak wychodziłem, nie? Mhm. Jak miałem 9 lat czy 10 lat, to zeszło troszeczkę inaczej, ale dla tych, którzy to robili, to dla nich było dużo łatwiej to zrozumieć, nie? A dla mnie to niektóre rzeczy pasowały, niektóre rzeczy nie pasowały, nie to wszystko zależało. Ale dobrze zawsze prowadził lekcje, gdzie powiedział ci, gdzie ręce mają iść, jak mają iść. Szczegóły, tak wszystko dobrze uczył tego, bardzo, bardzo eleganckie. Swoją wiedzę, jak przekazywał, to była szczegółowa. Tak? Ja zawsze czułem się, jak na przykład, obojętnie czy to Mark Munoz, czy Mayhem Miller, czy Jake Ellenberger, czy cokolwiek prowadził te nasze lekcje jako fighter, zawsze rozumiał, jak miał powiedzieć co, gdzie, co idzie. I... Tą metodykę nauczania miał, tak? Może to metodyka nauczania byłoby dobra dla ludzi, którzy startują od młodego, a dla zawodników bardziej, bardzo, bardzo na takim poziomie zawodniczym. Tak. Okay. Myślę, że dużo się, że musi być specjalistą w tym, żeby uczyć normalnych ludzi, ale jak uczysz naprawdę fighterów, to jest inny poziom. Całkowicie inny poziom. Na przykład musisz. Byłem w Egipcie. Otwieraliśmy gym UFC w Egipcie, nie? I przyszło trzech. Ale ja pamiętam, bo to jak ja pracowałem, to ty poleciałeś i wróciłeś w ogóle, złapałeś się za głowę. Bo było trzech trenerów, którzy przyjechali z tego państwa, tam gdzie Khabib, z tej całej grupy, z Dagestanu, z Kaukazu, z jego grupy przyjechali uczyć. Mhm.
i ja jestem tym bossem, nie? I muszę sprawdzić ich, jak oni uczą, nie? Mhm. No to podchodzą do tych chłopaków, którzy nic nie umieją, studentów nowych, nie? UFC, gym dopiero otworzony. No tak. I pokazujesz ten, okej, okay, ja wchodzę do ciebie głęboko, biorę cię za rękę, podnoszę cię, wyrzucam cię. I to pokazują w stanie 5 sekund. I teraz mówią, okej, okay, ekipa, let's go. Jak fucking siedzę tam, patrzę, czekaj. I ci chłopacy, którzy są w klasie, wszystko próbują, nie? Ale to wygląda tak krytycznie, że nic nie uczyni. Mówię, okej, okay, tema. Chodź, chłopaki, poczekajcie, chwileczkę. Slowly. Okay, posłuchaj. Pokaż im te pierwsze dwa kroki. Opowiedzą, co? Pokaż im pierwsze te dwa kroki. Dojście, nie? Lewa nogi, prawa noga, i gdzie, jak silasz się. Przekroć to na normalnie, po kroku. Musisz pokazać 9 kroków, żeby dojść do tego ostatniego miejsca. Tak. Nie rozumieli tego. Nie wiedzieli, o co chodzi. Nie? Nawet nie wiedzieli, o co chodzi. Musiałem naprawdę im spędzić 3-4 godziny dziennie, zrozumieć im, że ty nie uczysz fighterów. Bo to było dla nich oczywiste, nie? Ja. Ty nie uczysz fighterów. Ty uczysz chłopaka, który nigdy nie wiedział, co to jest. I musisz go nauczyć ten chwyt. I nie wyszło tak dobrze. Musieli wracać do... Ty nie przyjąłeś ich. No, to ja chciałem przyjeść im, jakby pokazali mi, że to zrozumią. Okay. To przyjąłem jednego, a dwóch nie mogłem, bo nie zrozumieli. Mieli umiejętności, nie potrafili przekazać. No mieli piękne umiejętności. No, to tak, jeden, wysoki poziom. Taki wysoki poziom tam jest, że nie wiem, ale nie umieli nauczyć to normalnego człowieka. Tak. Fighterów to nauczyliby bez problemu. No tak, zawodnikowi pokazaliby, jedziemy. I tak byli nauczeni pewnie. Nie, tak byli nauczeni. Ja mówię, chłopie, czekaj. Te 9 kroków, co ty żeś zrobił, każdy krok zrób pojedynczo. I naucz to zrobić w 9 ruchach, tak. A nie w jednym ruchu zrobić 9 rzeczy. I było bardzo trudno przetłumaczyć, ale niektórzy zrobili, niektórzy nie, i co, ci co zrobili, to zostali, ci co nie zrobili, nie mogli, nie? No bezwzględnie to, jeśli uczysz na rynku komercyjnym, to jednak te pokłady cierpliwości musisz mieć dużo. Ale przecież ty o tym dobrze wiesz, przecież masz w swoim klimacie, w swoim gymie to samo, nie? Masz niektórzy, którzy chcą być fighterzy, nie? I tak. Ty ich trenujesz, amatorskich, nie? I masz tych, co przychodzą na fitness. Nie, na to pewno. To jest inna praca. I musisz troszeczkę inaczej ich uczyć, nie? To jest normalne. Trochę inaczej musisz wymagać, trochę inaczej musisz uczyć. Mhm. No musisz też dobierać inny materiał, tak naprawdę w tych takich interwałach, gdzie uczysz, to nawet ten czas tej pracy, ilość czasu poświęconego na to, żeby przyswoili technikę, no to wszystko to jest w ogóle inna praca. Ale tak naprawdę powiem ci, że też dużo przyjemności jest w tym, żeby takich ludzi, którzy przychodzą w cudzysłowie z ulicy, tak? Mhm. Których uczysz, to nauczenie ich tego sprawia ci naprawdę dużo frajdy, bo wiesz, dla zawodników wiele rzeczy jest bardzo oczywistych, ale z drugiej strony powiem ci, że praca z osobami początkującymi pozwala ci na pewne techniki popatrzeć w taki zupełnie inny sposób. Zgadzam bo się. Musisz ich nauczyć i jest, tak naprawdę musisz je lepiej zrozumieć przez to. Tak. I to też jest fajne wyzwanie i naprawdę też robi fajną robotę. I ja na przykład uważam, że też warsztatowo to takie uczenie komercyjne, jak rzeczywiście ktoś rzetelnie, no wiadomo, podchodzisz do tego, do tej pracy, to ono też jest bardzo wymagające. Nie? Bardzo. Wiesz, co mi się najbardziej z tego wszystkiego podoba? Że my zmieniamy głowę ludziom, którzy nigdy by tego nie robili. Tak. To jest dla mnie coś pięknego. Że... Mam, słuchaj, takiego, przepraszam, że przerwę. Mam takiego chłopaka i on trenuje tak już może z praktycznie prawie od tego momentu, jak u synu został otwarty, Copacabana, i on nigdy nic nie trenował. Ogólnie szczupły, wysportowany chłopak. I słuchaj, zaczął trenować, wciągnął się w tą MMA bardzo. I ostatnio z nim rozmawiałem i on mi powiedział, że on jest innym człowiekiem. On mówi, ja sobie zdaję sprawę, że jeszcze nie umiem. Tak? Ale stałem się pewniejszy siebie, mam do siebie większy szacunek przez to, że trenuję. I wczoraj, słuchaj, patrzę na gali, jest z dziewczyną, nie wiem, czy żoną, czy dziewczyną, oglądają galę w ogóle, wiesz, przed tym się przywitałem, mówię, zawsze mówię do niego, młodzież. Ja mówię, cześć młodzież, cześć trenerze i tak, super, wiesz, bardzo fajnie. Zrobiłem się tak, mówię, fajnie, no, chłopak wszedł w taką zajawkę, wiesz, pozytywną. I gdzieś jak tam mówi trener, że jadę na urlop, ale nie będzie mnie tylko tydzień, bo jadę, bo muszę, ale wracam, trenuję. I wiesz, i to jest piękne, nie? Bo widzisz ten uśmiech, widzisz, że no, gość chodzi, wiesz, wyprostowany, to jest piękne. Nie? Do nas przyszedł chłopak, który jest z Indii, no, z Pakistanu, z Indii jest. Ma 29-28 lat. On jest... A się nazywa, bardzo wysoki poziom w głowie ma, że bardzo inteligentny jest. On jest, jak ma na imię, jak się nazywa, to takie wielka pozycja. Czekaj, daj mi sekundę. Kurde, zapomniałem, ale okej.
obojętnie. Bardzo inteligentny jest, ale nie umie się ruszać wcale. Mhm. Nie może, nie mógł stanąć na żadnej, nie mógł stanąć na jednej nodze i zrobić kółko drugiej nogi. O. Nie mógł rozciągnąć najlatniejszą gumkę. Nie miał siły? Nie miał nic. Siły nie miał okay. Nic. Nawet nie, nie miał świadomości ruchu. Nie mógł zrobić nawet. Przysiadł, nie mógł zrobić pompki, nie mógł zrobić nic. Nic, wcale. On, jego job, on siedzi przy komputerze i tylko to jest jego job. I zarabia pieniądze dobre, mieszka u mamy w Dubaju i mama się opiekuje, robi mu jedzenie, to wszystko. Okay. I on idzie do pracy. Mózg na nogach. Mózg, to jest tylko to. I co się stało w jednym miesiącu, jak żeśmy go zmienili, że on robi chest press, robi, że on może teraz stawać na jednej nodze, robi kółka, tutaj super. Robi. To i jak on przychodzi z uśmiechem i całkowicie zmienioną głowę ma, że zgubił 3 kilo w ciągu miesiącu, nie? I czuje się 2 razy lepiej. I mózg obrasta mięśniami i uśmiechem. Nie jadł nigdy proteiny, białka nie jadł, nie? Tylko jadł normalnie swoje jedzenie. Zresztą próbujemy nauczyć o białku, nie? Że to daje ci mięśnie i to wszystko, że możesz zrobić wagę. Tak, bo nie dieta wegetariańska. O, całkowicie tak inaczej. I zaczyna to robić. Tak mi się to podoba. Robi że, robotę, że, nie? Że normalnie do nas przychodzą ludzie, którzy nigdy nie trenowali fitnessu wcale. Mhm. I my zmieniamy ich głowę całkowicie i ciało zmieniamy i myśli nie zmieniamy. Nie masz czasem wrażenia, że z takim człowiekiem jak masz sukces, to trochę tak jakbyś zdobył, kurde, z zawodnikiem pas jakiś. To jest dużo lepiej efekt, o to mi chodzi. No. Bo wiesz dlaczego? Bo ten zawodnik, co z pasem, to on to chce zrobić. To jest jego marzenie, tak. To jest tego. Wie co robi, nie? Wie co robi, a ten chłopak przychodzi przekonać nic, w ogóle na początek nic, do tego. Boli go wszystko, bo podnosi mięśnie, podnosi ciężary po raz pierwszy, to przychodzi na drugi dzień i mówi, dlaczego mnie tutaj boli, ja mam takie sensacje, co to jest? To wszystko. Mówię, chłopie, przeczekaj. Wszystko będzie, to ma tak być. To jest proces. Ja i całkowicie ta głowa jest zmieniana i to dla mnie jest najpiękniejsze rzeczy, że mogę wziąć super. Którego 80, 40 lat ma, 50 lat ma, 30 lat ma, 20 lat. Nigdy nie był w gymie, nikt nie wie, ale chcę po raz pierwszy przyjść i zobaczyć, co to jest. I nagle zapłacić ci 900 dirhamów czy 800 dirhamów za miesiąc roboty i idziemy trenować codziennie, man. I to dla mnie takiej przyjemności mi daje, bo to... Satysfakcję, bo wiesz, ja od fitnessa od 16 lat wiem. A ten chłopak ani razu nic nie może zrobić. To jest szokujące. Jakbyś zobaczył tą gumkę, którą chcieliśmy, żeby rozciągnąć, to byś zrobił go w jednym palcu, ja tak samo, nie? A on nie może i... Nie może skoczyć z lewej strony z nogi na prawą nogę. Nie może przysiadł, nie rozumie całkowicie przysiadł, co jest przysiadł. Nie może tego zrobić wcale. A ja mówię, no siadaj tak, idziesz do toalety, nie? On dalej tego nie rozumie, nie może tego przetłumaczyć go. Ale w ciągu miesiąca sensacja, to jest piękne i to dla mnie to tak... Otwiera głowę, nie? I to mi otwiera głowę. I ty, właśnie to chciałem powiedzieć, że to jest trochę tak, że ty jemu otwierasz głowę, ale to tobie też otwiera głowę, nie? To jest taka trochę wymiana energii, nie? Całkowicie. Dajesz coś temu człowiekowi, ale on też jakby ci oddaje tą energię. Ale wiesz, to mi jest w szoku, że w tym latach, co teraz my żyjemy, że fitness nie jest ważny. Znaczy... Zależy gdzie, my się właśnie, zależy gdzie. Bo w niektórych państwach czuję się, w Pakistanie, w Indiach, takich rzeczy, ten fitness to jest, yoga jest ważna, ale myślę, że każdy to jest młodszy. Kulturowo, dawno. Ale żebyś nie musiał się ruszać. Lifestyle taki jest, to nie ma tego. Nie, że oni tylko siedzą przy komputerach i tylko robota jest najważniejsza, że musisz zarabiać pieniądze, musisz się ożenić z tą kobietą, z tym, no i masz układane takie wszystko. Życie. I nie ma w tym miejsca na przysiadek. Nie ma w tym miejsca na... Znaczy raz dziennie, rano. I to jest bardzo ciekawe dla mnie, nie? I zobaczyć takiego człowieka, który naprawdę nie mógł tego zrobić i nagle w ciągu miesiąca całkowicie zmieniony jest i chce przychodzić dalej, i chce robić lekcje i to wszystko. I czuje się dużo lepiej, ma energię, ma... I to teraz chce pokazać to resztę swojej rodzinie i to wszystko. To dla mnie jest fenomenalne, że takie rzeczy można robić. Kiedy trudne słowa po polsku już nasz krzyk. Troszeczkę więcej. A masz polski paszport, widziałem. A, ja mam przesiadłem na torbie. Przesiadłem na nie tutaj do Szosy. Ciekawe, interesujące. I nie musiałem nawet do koło przychodzić, tylko przychodzę przez ten... Czytnik, że przekładam i muszę już powiedzieć nikomu cześć, co? Bardzo się udało. Teraz sobie zrobię polski dokument. Dowód osobisty. Dowód osobisty jest następny, to będę wybierał i... Będziemy płacić podatek i... Super. Super. Będzie ciekawe, bardzo mi się podoba. Bo klub działa... Jak twój dzień? Wiesz co, jestem bardzo miło zaskoczony frekwencją w wakacje. Okej.
Zdarza się nawet, że na zajęciach do 40 osób teraz było, słuchaj, w sierpniu. Wow. Brawo. Także naprawdę nie spodziewałem się tego i bardzo, bardzo optymistycznie patrzę na ten nowy sezon i myślę, że ten poziom rentowności takiego przełomu w tym biznesie jest już bliżej niż mi się wcześniej zdawało. I tak naprawdę ten okres wakacyjny, czyli tak czerwiec, lipiec, sierpień, właśnie pozwalają nam patrzeć bardzo naprzód. Nawet musieliśmy powiększyć ilość maty. Musieliśmy dołożyć matę, tak, bo tam też taki trener tutaj z Warszawy, legenda brazylijskiego jiu-jitsu bezwzględnie, fantastyczny fachowiec, świetny człowiek też, zdecydował się na współpracę z naszym klubem, przeniósł swoją całą ekipę, więc w ogóle dream team. Powiem ci teraz, jeśli chodzi o kadrę trenerską, to marzenie. Warunki są fajne, fajna energia, ludzie są sympatyczni, jest miło, wiesz, jest, ciężko trenują, ale jest etyka pracy. Przychodzę tam z uśmiechem, patrzę i cieszy mnie to bardzo. I teraz jeszcze oczywiście kwestie biznesowe, ale mam nadzieję, że klub działa pół roku, tak? Nie. To tak naprawdę i tak bardzo szybko to wszystko idzie i dlatego patrząc tak właśnie z boku, chociażby przez pryzmat tej frekwencji w okresie wakacyjnym, jestem pełen nadziei, że jesień i końcówka roku to już będzie gdzieś tam fajnie się wszystko rozwijało. I cieszę się bardzo, bo mnóstwo zadowolonych ludzi, młodych, uśmiechniętych, ale też słuchaj, trochę odboju wraca gdzieś tam starych znajomych z maty sprzed lat, gdzieś tam piszą, słuchaj, to o której są te zajęcia, a dziadków przyjmujesz, emerytów, emeryta zawsze przytuli, więc fajnie, taka dobra energia i tak podobnie jak ty, dużo bardzo satysfakcji. To jest taki projekt, który wiesz, chyba pierwszy raz robię coś takiego. Nieraz jeszcze w 2014 też taką markę i firmę zbudowałem, która też właśnie tak jest fizycznie i namacalnie się bardzo szybko rozwijała. Natomiast tutaj to po prostu widzisz, jak to rośnie i że na przykład dajesz szansę młodym ludziom do pracy i oni to wykorzystują i za chwilę będą lepsi od ciebie. Tak. Już, może są nawet w sensie sprzedaży, jakby ile ludzi do nich przychodzi, to są już lepsi od ciebie. I wiesz, ja patrzę na to i się tym cieszę, jaram, wiesz. Mówię, zajebiście, to jest... Dajesz też jakby tą energię i ci ludzie ci ją zwracają, pracując z tobą, budują razem z tobą, to jest bardzo fajne uczucie. Także mam nadzieję, że wszystko się ładnie rozwinie i tak naprawdę po roku będziemy mogli już mówić o tym, że to się już ładnie stabilizuje i gdzieś tam, wiadomo, to jest biznes na ładnych parę lat, bo to jednak jest duży projekt, ale cieszy bardzo i tak naprawdę fajnie, oby tak dalej. Także zobaczymy. Coś fajnego zostanie w razie czego. Ja chyba będę musiał się wprowadzić do mojego klubu na 3 miesiące minimum. No więc jeśli chodzi o sytuację finansową, to ja też jestem na etapie trochę takim jak ty. Tak. Chłopie, to jest ciekawe, ale wiesz co, mówię ci co, to jest taka piękna droga. Nigdy nie miałem, zawsze miałem, jak to się mówi, trudną drogę. Zawsze próbuję... Pod górę było zawsze, tak po polsku się mówi. Ale nie o to wiadomo chodzi. Próbuję zawsze brać tą trudniejszą drogę. Mogłem zrobić, miałem 100 tysięcy w banku, siedziało, mogłem to skorzystać, znaleźć sobie jakąś łatwą pracę, popracować i żyć normalnie. Tak. Ale powiedziałem sobie, wiesz co, fucking nie. czemu nie włożymy to wszystko w moje marzenie? Okay. I zrobimy coś, zbudujemy nie zaryzykujemy, coś, nie? Nie zaryzykujemy, zaryzykujemy zdrowo, całkowicie wszystko włożymy i zobaczymy, czy możemy pochować to i coś z tego zrobić. I zrobić jakiś biznes, i zrobić jakąś rzeczy, które mi się dają przyjemność. I to zrobiłem to. Ale siedzieć bez pieniędzy i nie wiedzieć, czy będę mógł spłacić swoje miejsce domowe jedzenie, że nie wiem, czy będę miał jedzenie za parę tygodni. Bardzo interesujące to jest. Bardzo ciekawe. Wiesz co, ja już się zdążyłem przyzwyczaić. To jest interesujące, ale potrafi być trochę uciążliwe. To jest bardzo ciężkie. Jeśli masz rodzinę, to... Myślałem, że to nie będzie tak ciężkie, ale to w głowie ci wchodzi dobrze. I ci daje dobrze. I to nawet, wiesz co, nie chodzi o to, że nie wiem... Dla mnie obciążeniem nie jestem ja, tylko jakby odpowiedzialność za rodzinę. Zgadzam się. Czy za ludzi innych, którzy gdzieś tam są w jakimś projekcie. To jest... Nie jest to wcale... Nie jest to wcale takie łatwe, nie? Ale my chyba, ty i ja, nie lubimy łatwych rzeczy, co? Łatwe rzeczy nie lubią nas. W obydwie strony ci powiem zdrowie. Ale wiesz co mi to daje? Wielką przyjemność w tym, że
uczę się o siebie codziennie. O, bezwzględnie. Ja myślałem, wiesz, ja kiedyś myślałem, że jak mam długi jakieś tam nieduże, to ja nie mogłem spać, nie? A teraz od kilku lat no, mam tą sytuację, wiesz, jaką mam, bardzo trudną. I okazało się, że to nie jest okej, ale jesteś to w stanie przeżyć, jesteś to w stanie tak unieść i idziesz dalej i dalej walczysz. Nie ma problemu, po prostu masz cięższy plecak, dalej idziesz, nie usiądziesz i nie rozpłaczesz, walczysz. I to nawet czasem, powiem ci, że z tym cięższym plecakiem szybciej biegniesz, bo musisz. Nie? Pamiętaj, że zawsze mówimy, że ci, co mają pieniądze, nigdy nie będą mogli pchać tak, co ci, co nie mają pieniędzy. Tak. To, co dzisiaj rozmawialiśmy z chłopakami, że zawodnik musi być głodny. Jak się jest głodny, to traci to. Jestem bardzo głodny i teraz pójdę do poziomu, gdzie nigdy nie myślałem, że pójdę, żeby znaleźć tych ludzi, którzy przyjdą do naszego gymu, żeby zdobyć te jedzenie. I ten sukces, nie? Na przykład poszliśmy, 45 stopni jest, 8 wieczorem, wiesz, pogoda. Humidity, ostatnio filmik mi się pokazał, jak szedłem o 5.30 do gymu na JBR i była 5.30 i było 38 stopni i była taka wilgotność, że wiesz, realnie lało się ze mnie. Myśmy załatwili sobie 1000 wizytówek mm-hmm. naszych, nie? Że reklam takich. Idziemy po drzwi do drzwi, mm-hmm. pukamy, prosimy, musisz mieć zgodę. Zgodę na to wszystko dostałem, na to zostawiliśmy po wszystkich to drzwiach. Po musiałeś po załatwiać papierów. To wszystko załatwione, ale że... Czy plus 45 stopni jest, chodziłeś po chałupach i chodzimy po chałupach, nie? To tego bym nigdy nie zrobił, nie? W takim Krzysztof Soszyński szedł z domu do domu. I prosimy, żeby przyszli do tego. No. I to, żebym się nauczyło sobie, że wiesz co, że pójdę do każdego szczytu, gdzie muszę iść, żeby dojść do tego, co ja chcę dojść. Ale ty się tego nauczyłeś już dawno temu, Krzysiek. To nie jest tak, że uczysz się tego teraz. Nie, zgadzam się. Teraz do tego wróciłeś, ale mental wróciłem, masz, sam. To było ważne i chciałem się sprawdzić. I wiesz co też chciałem zrobić z tym wszystkim, że chciałem zobaczyć, czy dalej to samo mam, co miałem. Ten ogień? Ten ogień, że jest, że nie boję się niczego, że mogę wejść w ogień i wyjdę z tego normalny i wszystko będzie okej, okay, i zgaszę to wszystko i się ułoży i wszystko będzie lepiej. Ten ogień będziesz miał do ostatniego dnia. Ty jesteś jak ten gość z tego Monty Pythona, co o rycerzach. I tam taki był czarny rycerz, co pilnował mostu i ten główny bohater mu odciął rękę, on mówi, to już tu leżało, odciął mu drugą. A on, dalej walczymy, będę ci kopał, obciął mu jedną, drugą nogę i taki korpus stoi przy tym moście i mówi, zagryzę cię, wiesz. I ty jesteś takim człowiekiem, wiesz, ty się nie poddasz do końca i myślę, że dziwię się, że wątpiłeś, że to masz, bo ja wiem, że to masz. A było, ostatnie dwa tygodnie były bardzo trudne. Ja nie mówię, że będzie łatwo, będziesz wątpił, ale... Ale właśnie o to chodziło, że weszłem w te momenty, gdzie już dawno nie byłem w tych momentach, nie? Tych dawnych, deep momentach, co weszły, tak. Że nie wierzyłem w siebie, że jako fighterem byłem, nie? Że nie wierzyłem w siebie jako trenerem, dlaczego ten chłopak nie kupił tego... Chwila zwątpienia, tak? Tego chwila zwątpienia, okay. Ale nagle patrzę na tego chłopaka, który nie mógł tego zrobić i powiedział mi... Tak. I nagle całkowicie I czasami mam takie myśli, co my, ale każdy człowiek ma te myśli. Wątpliwości o siebie. A i to nie dużo razy się pokazuje, ale często to sobie wejdzie. Ale bardzo się cieszę z tego, że szybko mogę to odkręcić i wrócić, bo... Że to cię nie załamie, nie? Nie załamie mnie. Ale myślisz, że to jest kwestia już nabytych doświadczeń, poza tym jakby cechy charakteru i to... Zgodzisz się ze mną, że to zostaje na zawsze, że takie dobre życie cię może rozleniwi, ale jak trzeba, to znowu założysz ten plecak i będziesz biegł. Tak jest. Myślę tutaj tak samo. Wiesz co, że to jest to, że jakbym tego nigdy nie zrobił, jakbym młodszy, to bym nigdy tego nie miał. Ktoś trawkę pali. Tak jest. Się dużo dzieje w tym parku, powiem ci. Fajnie. Super. Trawa jest wspaniała. Pięknie. Może byśmy humorki znaleźli. Ty już znowu o tych grzybkach. Ci dam ci DMT, rozkosztujemy, zobaczysz coś tutaj pięknego. Widzę, że połowa co tu leży to jest na DMT. Na jakimś. Wiesz co, zgadzam się w to, że jakbym tych niektórych dróg nie przeszedł, jakbym młodszy. Bo to jest trochę tak, że ty idziesz na tą ścieżkę, co trochę zarosła, ale ona tam cały czas jest, nie? No nie mówię, że zarosła. Wiem, że muzyka otworzyła mi całkowicie inną drogę, nie? Że tam nie ma pieniędzy żadnych, ale chciałem skosztować tą drogę, nie? Mm-hmm. Że może dojdę do tego, ale nie chodziło o to. Z MMA też nie było pieniędzy w swoich czasach. Nie było pieniędzy wcale. Ale to było to, że pragnienie. No, pragnienie było, ale zarobiłem tyle pieniędzy, co było potrzebne. Okej, dałeś, że to wystarczyło. Żeby zrobić,
jestem bardzo skromny, man. Co ja mam auto za 8 tysięcy, kupiłem sobie auto 4 lata temu, nie? Jeżdżę. Mam apartament, który nic tam nie ma w środku, tylko mam muzykę i mam, gdzie ja śpię i lodówkę. To wszystko. Na moje najdroższe spodnie czy buty kosztują 20 dolarów. Jutro będziesz miał w tej lodówce specjalną, rodzinową, japońską whisky, która czeka na ciebie już bardzo długo. Bo właśnie, słuchajcie, Krzychu miał w sierpniu urodziny. Też miałeś urodziny. Ty miałeś 18, ja 40. 18. No dobrze, wszystkiego najlepszego, kochany, publicznie. Dziękuję. Dużo zdrowia, bracie. Dziękuję. Crazy, man. 35 lat. Szybko ten czas idzie. Fucking szybko, man. Z synem przecież... Nie masz tak, pamiętam, że z roku na rok coraz szybciej? Syn się urodził. O, coraz szybciej. Przyspieszę. Tak mówił, się urodził. Tak mi kiedyś powiedział w świętej pamięci mój tata. Zobaczysz, to będzie to koło, będzie się coraz szybciej kręcić. Całkowicie. Przecież z synem, pamiętam, jak jeszcze dopiero się wprowadził do Los Angeles, przyjechał, już tam siedzi 7 lat. 26 lat ma. A jak jego praca jako nauczyciel? Ja skończył cały miesiąc pracy, już ta praca się skończyła. Polubił to? Bardzo mu się podobało, nawet jego nauczyciele bardzo dobrze wymówili ocenili go ciekawie, bardzo dobrze. A bardzo się cieszył z tego, teraz zaczyna robić nowe lekcje, nowe nauczyciela ma, że będzie go uczył go rysować te rzeczy, które bardzo mu się podobają. Okay. To w górę jedzie coraz lepiej. Jest fajnie. I czuje się też lepiej w tym? Całkowicie. Wspaniałe. Zmieniło ta klasa, ten nauczyciel, to wszystko zmieniło mu głowę całkowicie. Rozciągnął gumkę. Ja rozciągnął gumkę, był załamany troszeczkę. Rozciągnął gumkę. I to fajnie to było, że on i ja w tym samym czasie rozciągaliście gumkę. Rozciągamy gumkę. No, to jest ciekawe to jest. Bardzo, bardzo ciekawe to no, jest. No, Pan Bóg ma poczucie humoru podobno. Man, mówię ci, że życie jest fucking crazy, man. Niemożliwe. Tak. Naprawdę, to coś pięknego. No. Że możemy przejść przez niektóre drogi. Jest godzina 16, środek Warszawy i mieliśmy walkę MMA. Trasz to. Elementy wychowawcze, zachowanie w rodzinie. Zgadzam się. To jest niesamowite. Pani w sukience. I za 3 miesiące, dlaczego nie robimy następne? Tak szybko będzie za 3 tygodnie. No właśnie, bo mamy galę, czekaj, 10 września. 10 września? 10 września. Nie, za 3 tygodnie, że będziemy się spotykać. Pięknie, zrobimy fajny materiał. Dzisiaj tak naprawdę powiem ci, że byłem poruszony, jak dużo ci ludzie, którzy przyjechali się z nami spotkać, zresztą bardzo naprawdę wam dziękujemy. Wspaniałe. Że to jest jednak dla nich ważne, nie? Ta praca pozytywna, to wszystko robi robotę. Ja powiedziałem to tylko 2 razy. Byliśmy teraz w podcaście i napisałem o tym 2 razy na moim Instagramie. Chłopak wsiada w wakacje, robi 300 kilometrów. Kiedy przyjeżdża i pogadamy sobie i to wszystko. Dla mnie to jest... Dwóch starych dziadów, nie? To jest naprawdę coś pięknego dla mnie. I dziękuję ci bardzo, żeśmy na to... Jak to się mówi? Namówił? Namówił, żeśmy na to, żeby to zrobimy, bo naprawdę nie czułem się dobrze o tym, ale... Zrobiła się z tego fajna podróż. Tak jest. I pięknie. My... Myśmy zrobili się jak bracia przez to wszystkiego. Chociaż byliśmy tego nawet coraz bliżej, prawdziwą rodziną. Tak, powiem ci, że jak poznaliśmy się 10 lat temu blisko na tym obozie KSW, to byłem pod ogromnym wrażeniem twojej osoby, zresztą wszyscy byli, ale nigdy się nie spodziewałem, że będziemy pracować w jednej firmie, gdzieś tam na końcu świata. To naprawdę, życie pisze niesamowite scenariusze i to potrafi być... Fajne i to jest chyba dobra puenta, co? Tak jest, tak jest. To co, widzimy się niebawem? Przytulimy się od razu. Tak, do tego. Się. O, pan przysnął sobie troszeczkę, tak. Tu zaraz drugi przychodzi. Ja będę z tyłu, czy z przodu? Ja nie chcę być z tyłu. No dobrze, kochani, serdecznie wam dziękujemy. Dziękujemy wam. Ściskamy was, pozdrawiamy wakacyjnie jeszcze i widzimy się we wrześniu. Wszystkiego dobrego. Miłego.